cześć, witam Was serdecznie z Czech, z pierwszej rundy Mistrzostw Czech i Mistrzostw Słowacji, Rajd Valaska Meziříčí. Bardzo się cieszę, że tutaj pojawimy się na starcie. Jesteśmy pierwszy raz w tych okolicach, ale to jest bardzo niedaleko od Polski, bo dosłownie 50 km od granicy. Krzychu, zapraszam Cię, żebyś spojrzał w lewo. Pierwszy raz widzę nasza rajdówka na ten sezon. Samochód całkowicie nowy, egzemplarz odebrany 3 dni temu w zawieszeniu szutrowym z fabryki Skoda Motorsport, szybko przebudowany przez chłopaków, oklejony w nasze najnowsze biało-czerwone barwy. Także właśnie tym samochodem rozpoczniemy rajd. Zapowiada nam się trudna pogoda, tydzień temu na Memoriale śnieg. Prawdopodobnie w ten weekend dużo deszczu i chłodna temperatura, także z pewnością dużo wiedzy przed nami. To co najważniejsze na ten rajd, to dojechać do mety, zebrać jak najwięcej pewności, poznać jak najlepiej opony Pirelli, których użyjemy podczas rajdu w WRC. Także zapraszam Was do oglądania i oby to był dla nas udany weekend. Przymierzamy się pierwszy raz do nowego samochodu. Fotel, kierownica są te same, natomiast no, zawsze po przesiadce, no i po 4 miesiącach przerwy trzeba dopasować pasy. Zobaczymy, czy jest ten trochę krótszy, czy chudszy. Niesamowite. Nowe auto. Zero przebiegu. Wszystko inaczej pracuje. Skrzynia biegu tak miękko wrzuca biegi zawsze na początku, jak ma pierwsze kilometry, skrzynia sekwencyjna. Auto jest takie zwarte. Nawet bym powiedział, że nie ma tak dużej ilości wibracji, drżeń. Takie bezpośrednie. Nowe nadwozie to nowe nadwozie. Bardzo się cieszę. Pani jeździ, felka ładna, także bierzemy. Całkiem nowy samochód, więc sprawdzam, czy mam wszystko w samochodzie. Muszę tu uzgodnić z mechanikami, co mi muszą jeszcze zapakować do środka. Dużo rzeczy tu jest potrzebne, które muszą być pochowane. W Czechach na przykład trzeba mieć dodatkową żarówkę, a my tutaj widzę, że nie mamy żarówki. Ale mamy tutaj fajnie zamocowaną makitę, także to jest bezpieczne. Fajne nowe koła. Tutaj mamy podnośnik. Też, który się ekspresowo wyciąga. Fajnie, wszystko nowe. Częstować jakby. A, i tu jest piwko, gry chrutowe. To ja bym chciał herbatkę. Zależatka. A też sobie można też. Czyli to jest taki moment, jak jesteś w hotelu i troszkę chcesz takiej rekreacji, regeneracji, rozrywki. To sobie przychodzisz tu, sobie siedzisz. Taki chill out room, rest room, prawda, w naszym hotelu. Pomieszczenie jest dość podłużne, natomiast była propozycja tutaj przez właściciela, żeby stawić stół do ping-ponga. Dobra, 25 koron liczę do teraz. Trzeba by było zrobić dziurę w ścianie, żeby ten stół w ogóle wstawić, więc na razie mamy mikrofonówkę. Proszę 25 koron? Bo tak. Robię herbatę, a właśnie wyszło, że muszę za nią zapłacić. Zaczynamy piątek, ostatni dzień zapoznania z trasami. Mamy przed sobą ostatni przejazd 20-kilometrowego odcinka. Następnie pojedziemy na odcinek testowy, który dzisiaj będzie trwał dość długo, bo od 12 do 17, więc będzie, mam nadzieję, okazja na zrobienie dużej ilości przejazdów, ponieważ no, nie jeździliśmy, musimy sprawdzić nasz nowy samochód. Wieczorem będziemy robić wideotrening, a od jutra rozpoczyna się rajd, także widzimy się pewnie na testach. Ruszamy właśnie na shakedown. Dzisiaj będziemy mieć pierwsze przejazdy na odcinku specjalnym naszym autem. Wieczorem ceremonia startu, później jeszcze sprawdzimy onboardy i od jutra rajd. I would say that maybe it's some, because you remember RKW7, they have something like that, and that was much easier to drive on the wet than on RK9.
which was softer from the compound. The dam is quite dirty. It's like after the winter. It's not. It's not bad. Not bad. Rafała doskonale znają, jeden z najlepszych i najstarszych koordynatorów w Polsce. Miko Marcik, nowa nadzieja rajdu w Polsce, idzie do Mistrzostw Świata, bardzo dobry ruch. Czekamy na deszcz, kończą się testy, jest jeszcze godzina. Przetestowaliśmy te opony, które mamy, to są opony R7 Plus B, czyli taka odmiana opony R7 Plus. My będziemy w WRC używać opony R7 Plus. Ta jedna literka potrafi co nieco zmienić, ponieważ konstrukcja tej opony jest trochę inna. Natomiast tamte opony dopiero sprawdzimy przed Chorwacją. Tutaj mamy deszczówki, w przypadku Pirelli jest to opona RWB, taka jeszcze bardziej pocięta niż MW1, czyli deszczowy Michelin. No muszę się nauczyć tych wszystkich opon, poznać je, jak się zachowują w różnych warunkach, no i po to jest ten rajd. Jutro prawdopodobnie spotkamy warunki deszczowe, więc dobrze, ale no to jest stresujące, jak na prawdziwym Oasisie się pierwszy raz dotyka i ma się styczność z nową oponą. Jedziemy właśnie na końcówkę testów, ponieważ zaczął padać deszcz, więc zobaczymy, jak działają opony. Najpierw sticki, potem deszczówki, mam nadzieję, że zdążymy, bo mamy mało czasu. Ale nareszcie pogoda zaczyna przypominać tą, którą spotkamy prawdopodobnie jutro na rajdzie. Udało się. Opona działa. A gorzej zręcznie. Nie działa? Musiał odpowiedzieć ręcznie, bo nie działa. Tak jak trzeba. Czyli linkę musi podkręcić. Linkę musi podciągnąć, no tak, czy gorzej. I zgubiłem jednego na łosie. Nikt się nie pyta, dlaczego biegłem na łosie do lasu? Dlaczego? No bo wypadliśmy do śniegu i nie było jak wyjechać, trzeba było podłożyć gałęzie pod koła. Takie jaja. Pyszne.pl. Głodny.pl. I co jest? Na Choru. Co jedzą zawodnicy na rajdzie? Zupę marchewkową i sałateczkę. Zdrowo. Bardzo. Zaczynamy rajd. Sobota, podobnie jak w zeszłym tygodniu na rajdzie Memorial. Ładny tydzień, 15 stopni, po czym na rajdzie spotkaliśmy temperaturę nawet ujemną i śnieg. Podobnie mamy na rajdzie Walaska, tylko wyzwanie większe, bo OS-y jeszcze trudniejsze. W tej chwili 2 stopnie, bardzo zimno. Woda stoi na drodze, jeszcze dopaduje, także myślę, że jeden z chłodniejszych dni kwietniowych tutaj w tej okolicy. Natomiast z pewnością ta pierwsza pętla to będzie dobre sprawdzenie deszczowych opon, z którymi się będziemy zapoznawać w rywalizacji. Także myślę, że musimy tutaj przetrwać te pierwsze 3 odcinki, a już druga pętla myślę, że będzie wyglądała trochę inaczej. Mm-hmm.
Krzychu przygotowuje kawki. Oczywiście. Bo mamy teraz podwykonawcę Jacha. Jachu teraz ma inną robotę i zatrudnił Krzycha. Mówił, że chory. Mówił, że chory. Słuchajcie, ktoś musi pracować, żeby ktoś mógł się bawić, nie? Jasiu się bawi. Jasiu się bawi, ja pracuję. Także pozdrawiamy Jasia i trzymamy kciuki, żeby szybko wrócił do nas. Zmieniamy kierowcę. Na drugą pętę jadę z Baptisty. Baptist już pali furę. To nie wiem, czy się zmieści. Ruszamy na drugą pętlę. Myślę, że warunki będą trudne, ale mniej mokre. Także jest super. Cieszę się, że jesteśmy na tym rajdzie. Przechodzi lewy, 150, hamuj! Kolejny? 4 prawy linie. 4 plus?